Siemanko, mamy piątek, czyli pierwszy dzień majówki z Proskosem w 2022 roku. Jest godzina 13, jestem tutaj pierwszy. Wiem, że Marcin z ekipą trenerską dojeżdża właśnie do Zbłąszynia. I korzystając z tego czasu pokażę Wam kilka nowości, które zostały przygotowane tutaj na obiektach. Są już pierwsi kampingowicze, gdyż sezon się rozpoczyna. Jeśli Wy macie taką możliwość przyjazdu tutaj własną przyczepą, a nawet kamperem, to zapraszamy serdecznie, gdyż ten obiekt jest idealny do tego, aby tutaj przebywać takimi środkami lokomocji. Tutaj za moimi plecami pokazuje się nowa, o wiele większa przestrzeń do grania w siatkówkę plażową. Mamy teren przygotowany na 4 boiska. Obecnie stoją dwa rozłożone, już przygotowane do grania, ale po środku są miejsca na kolejne dwa. A co jest jeszcze najlepsze? To, że wszystko zostało ogrodzone płotkiem, tak więc jeżeli będziecie wbijać megakoły, to nie będziecie musieli daleko biegać po piłkę. Są też oczywiście grabki, jeśli są jakieś wątpliwości, do czego one służą, to Marcin na pewno je rozwieje, gdyż o boisko trzeba dbać. Jak sobie pograbisz, tak sobie pograsz. I znajduję się tutaj po stronie kempingu. Czyli jeżeli rano, po trudnej nocy, będziecie chcieli wyjść na boisko i zrobić lekki rozruch, to tutaj teraz na kempingu jest ich o wiele więcej. I na pewno każdy znajdzie dla siebie kawałek piachu. A właśnie dojechał Marcin z ekipą trenerską. Idziemy ich przywitać. Kameruję. Dzień dobry. Siema. I tam w oddali już widzicie Marcina, oczywiście zabiegany z telefonem, człowiek orkiestra. Zabiegany Marcin wszystko organizuje tak, aby było dla Was przygotowane tip-top. Czekamy na pierwszych uczestników, mają się zjeżdżać już koło 15, a w tym czasie przygotujemy to, co jest najbardziej niezbędne, czyli naszą załogę do tej imprezy. Za mną świetlica, czyli takie miejsce spotkań, gdzie są wszystkie narady, spotkania, wieczorne posiadówki, a też trenerzy przekazują przed treningami sporo przydatnej wiedzy. I zobaczcie, jak pięknie organizatorzy przygotowali się na Wasz przyjazd. Oczywiście żartuję, jutro jest impreza, chyba spacer z psem, taka lokalna, rodzinna impreza, która będzie się tutaj odbywać na kempingu. Jeszcze jedna drobna nowość. Siatki ogradzające boisko po środku kempingu. Mnie bardzo cieszy, gdyż ci, co już tutaj byli, zawsze wiedzieli, że jak tutaj się gra, to piłka troszkę lubiała uciekać. A teraz wszystko jest pięknie zabezpieczone. Uczestnikom, którzy już tutaj bywali, tego miejsca nie muszę przedstawiać. Jednak coś mam takie nieodparte wrażenie, że niektórzy nie wiedzą, jak to miejsce wygląda w świetle dziennym. Nie dodałem najważniejszego, że w tym miejscu będziemy też konsumować wszystkie posiłki, które są podawane w formie szwedzkiego stołu. A jedzenia, jak na taki obóz przystało, jest naprawdę dużo. Pierwsi uczestnicy już dojeżdżają do nas, a dla każdego z nich czeka taki zestaw powitalny. Pamiątkowa koszulka, majówka Proskos 2022, jedyne w swoim rodzaju oryginalne spodenki Proskosu oraz gadżety od naszych partnerów. Większość z Was już była z nami i do mnie możecie się zgłaszać, jeśli macie jakiekolwiek pytania. Pytajcie, o co chcecie, kiedy chcecie, bo jesteśmy tutaj dla Was. Dopiero co wrócicie z Australii, potem... Można naprawdę bardzo sporo osiągnąć. To właśnie z doświadczenia ostatniego z Australii. Dosłownie po godzinę z jednym czy dwoma zawodnikami można było super rezultaty uzyskać. Czas rozpocząć obóz. Nie wszyscy uczestnicy jeszcze dojechali, ale rozpoczynamy pierwszy trening, taki trening zapoznawczo-rozgrzewkowo wprowadzający. Dwa, trzy. Ob, jeżeli jesteśmy w stanie, przechodzimy z jednej strony na drugą, no i dzięki temu poczujecie troszeczkę tutaj rozrywania w achpinach, nie? Najpierw dobierzemy się w pary. Wyciągnęła! Widzicie gdzieś grabie? Tam dzieciaki to miały. 10 centrum jeszcze rośnie. Nie, no to jest... Zapomniałem, że w ogóle taki proceder istnieje. Jutro może mieć więcej. W przybliżeniu. Nie, no tak pewnie w okolicach, nie wiem, 80 ileś. Pierwszy trening za nami. Na pierwszym treningu mieliśmy
No, oswojenie z piłką przede wszystkim, dużo ćwiczeń z odbiciami, górne, dolne, małe gierki, takie gry zabawowe też były bardzo ciekawe. A na końcu pograliśmy przejścia, ale nie takie normalne, troszkę zmodyfikowane, tak więc było naprawdę ciekawie. Teraz czeka nas kolacja, wieczór zapoznawczy, jutro walczymy od samego rana, ale już tak naprawdę na pełnym gazie, czyli na poważnie. Muszę mi się też było na poważnie, ale bardziej zapoznawczo poważnie. Proszę!